cudowny widok na zatokę i na ocean. Strasznie wieje. Jest przepięknie. I rajska plaża. Tak, bo moim zdaniem pojedziemy, teraz zjedziemy na dół, ale wzdłuż tych takich... Ale zobaczyć, co tam jest, no. Może tam jest kawa. Tak, nie wyglądało to na kawę. Ale... Widzisz, Piotrek, jedziemy w stronę tej latarni morskiej. My z tatą, dobrze, z Piotkiem zawsze lubimy... Jutro startujecie, rozumiem. Tak. Tato, słyszysz, Stawcia? Wow. Będziecie na innej paralotni. Ale bosko. Ale kawy zobaczyć. Tutaj nie serwują chyba, ja wiecie? Zobaczyć tutaj w prawo tam. Nie, już. Dobra, już chyba czas się zatrzymać. Co, no podjedź jeszcze kawałek? Nie, będzie gorszy widok. Pięknie. Tak, tu są oczywiście, że są wieloryby. Rekiny też chyba są, tak. Chociaż nie wiem, czy nie jest za zimno dla rekinów tutaj. Rekiny lubią ciepełko. Słuchajcie, no kawa albo szampan. Szampana mamy w samochodzie. Na kawę musimy się zatrzymać. Leon, otwieramy? Dojedziemy i otwieramy. Zobaczcie, jak ja. To się nazywają prawdziwi przyjaciele. Znaczy, dobra, nie dali mi torby. Chociaż pewnie ją wysępię. A zobaczcie, jak to jest ślicznie spakowane. I zgadnijcie, kochani, co tutaj jest. Otóż specjalna przesyłka z hotelu One and Only. I to nie chodzi o to, że jestem jakimś brudasem i mi dali, żebym się wyczyściła. Scarborough. Ta-da! Specjalny prezencik dla mnie na koniec świata. Tutaj chcecie? Może być. O, breakfast, coffee, cakes, smoothies, ice. Super. No to tam jest, tam jest takie miejsce pod tym drzewem. Czy chcemy dobra, gdzieś... to możemy iść. Czy dalej? Chodźcie. Możemy tu. Musimy kawę tylko sobie wypijemy. Ja się pobawię na czasy. Dobra. Musimy w słońcu. A czekajcie, ja skończę prezent, jaki dostałam. Proszę bardzo, one and only. A tutaj... Ponieważ chłopcy wiedzą, że jestem elegancka kobieta, to zabrali z hotelu kryształowe kieliszki. I tego szampana otworzymy na końcu świata. Urocza kawiarenka w ogóle gdzieś w Kalifornii, prawda, Leon? Tak. Cudowna po prostu. Więc jeżeli będziecie tutaj przyjazdem, to polecamy. Pyszne szejki, pyszne soki świeże. Tak, idę. Jak ta wsiu była, Siusiu? Idziesz? I kolejka oczekująca na koniec świata. Piotrek stwierdził, że nawet koniec świata nie jest za darmo, bo tam pobierają opłaty. A co tam tak cicho z tyłu śpicie? Liczymy. Oddechem. Tutaj chmury zawracają na końcu świata. Pół godziny w kolejce, słuchajcie. Mega długo. No już jedzie, no. To też jakiś orzeł, wydaje mi się, będzie. Tak, tak. No to jesteśmy, słuchajcie. Witamy na przylądku Dobrej Nadziei. Uhu. To bierzemy Meleksika. Grubasy nie chcą wchodzić na górę. Zobacz, jest kolejka. Kolejką jedziemy. No nie będziemy chodzić z buta. Kolejką jedziemy? Tak, tak. Jak nie, to ja nie idę. Ale Stefania, leniu śmierdzący. Ona z Wujkiem Robertem. Ona z Wujkiem Robertem, Meleksikiem po prostu. Boże, co za leniuchy śmierdzące. I taką kolejką jedziemy na górę. Lecę. Kupione? Nie, może potem zjemy. No to jedziemy. Powiedziałem, ale jak już dopiero na jak już na masz brudny ekran. Brudne to są szyby w tym tramwaju.
stronę, dobra. Jesteśmy na szczycie końca świata. Teraz jeszcze milion stopni i już jesteśmy przy latarni. Dawaj, Stefcia. Chodź. Jeszcze musisz zejść. Sydney 11600, Rio de Janeiro 6000, Amsterdam 9600, Londyn 9600, Nowy Jork 12. Berlin 9500. Słuchajcie, ja nawet nie mam jak kręcić, bo oni się cały czas kłócą. W sensie ten pan z moim mężem cały czas sobie dogryzają i po prostu my tylko z Leonem po prostu jesteśmy tacy słodcy, idealni. I tam jest jeszcze taka, co też cały czas się do wszystkich kłóci. Ona stanie jeść tę rybę. O. Jeszcze jest zjada? Zjada dziecku. Dziecku jeszcze zjada. A zobaczcie, z jakim widokiem jemy. No wydawałoby się, że jest tak pięknie i cudownie i wszyscy są zrelaksowani. Dobra, kochani, za wycieczkę na koniec świata. Mój tuńczyk wygląda bosko, słuchajcie. Nie, wyjdź sobie, bo ja będę miał jeszcze rybę. Naprawdę bosko. Pokaż mi o swoje krewetki. Pyszne. Pięknie wyglądają. I ostrygi. Cóż, tu jakieś małe paluszki się składają do ostryg mojego męża. Proszę zostawić to w spokoju. Krokułami. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby w tak turystycznym miejscu było tak pyszne jedzenie. Dobre. Piotrek zamówił genialne krewetki. A to, co Robert je, wiem, że to nie jest w moim stylu, bo nie wiecie, no mięso, ale podobno jest to jedna z najlepszych jadniczy na świecie. Krop są dobre? No oczywiście, przepyszne. A my z Leonkiem grzecznie rybka. Pyszną, po prostu przepyszną. Szampan na końcu świata? Nasz romantyczny. Wasz romantyczny? Stefa, kocham cię! No nagrasz to... Super! I kochani, ostatnia atrakcja dzisiaj. Przyjechaliśmy obejrzeć pingwiny w Simon City. Maleństwo wyleguje w promieniach słoneczka. No, myślę, że to dziewczyna. O, tam stoi, chodź! Zobacz. Błyszczy się jak perełka, to prawda. Czyści sobie ogonek. Ale to są śmieszne ptaki. Tak, też się wygrzewa. Czyli tam miałyśmy outsiderów, a tutaj jest całe statko. O, rzeczywiście. Ale cudne. Cudne są.